To jest ażeby podnieść moralność wśród naszej młodzieży, bo to, co teraz widzimy, co się u nas dzieje, to wstyd, zgorszenie! Panowie, członkowie, musimy z całą energią ukrócić pawonę, a przywrócić cnotę. Panowie, nie wszystko słyszałem, ale przesada z tą moralnością. Młodzież się musi wysunieć. Racja, zgoda, panie poczciwiec. Ale młodzież, jeżeli chcesz umieć, niech się wyszumi w domu pod okiem rodziców, a nie w parkach i ogrodach. Moralność, panowie, musi być. Moralność to grunt. Kolego Stolarski, powiem krótko, ciębu. To było, nie jest, nie pisze się w rejestr. Teraz też pan zarabia sztandetę, to jest niemoralne. Co? Kupiłem u pana szatę i tydzień się rozleciała. I to pan mówi? Tak. Pan mi zrobiłeś garnitur, że ręki podnieść nie mogę, tak piję. Nic, co pan chce, proszę pana. Jak właściciel garnitur pije, to i garnitur może trochę popić. Panie, proszę pan. Proszę o spokój. Jako prezes uchylam wszystkie prywatne i oddaję głos panu referentowi. Otóż nasz referent, pan mistrz Wycior, zreferuje nam nasz wspólny projekt podniesienia moralności. Ale przepraszam, gdzie jest pan referent? Mój tatuś, pan majster, kazał powiedzieć, że się spóźni na posiedzenie, bo panu prezesowi komin się zapchał. I tatuś musi sam go oczyścić. Mnie komin się zatkał? Nawet nie wiedziałem. No to wobec usprawiedliwionego nieprzybycia pana referenta odkładamy odczytywanie referatu na później. I hańba dla dzieci! Dobrze mu tak, a niech się tu nie kręci ten czarny diabeł. Żeby się tylko ojcu nie poskarży. Niech się skarży, nic mu nie pomoże. Macocho jego bachorów i tak nie będziesz, choćby pan majster na głowie stawał. Ja do tego nie dopuszczę. Pani Ignacy, niech pan Ludce pomoże. Cukier mi się już pali, a liśnie jeszcze nie zrelowane. Dobrze, już się robi, pani majstrowo. Luciu, coś ty taka zamyślona? Widzisz, Mateńko, moglibyśmy być z Ignacym tacy szczęśliwi. Ale ojciec bił sobie z głowę tego kominiarza. Nie martw się, córuchno. Wiesz przecież, że wam sprzyjam całym sercem. A ojciec, damy sobie jakoś radę. Panowie, czas najwyższy skończyć z tą demoralizacją. Przed chwilą na własne oczy widziałem, jak ten łokoz Jurek, pański czeladnik, całował pańską córkę Ludkę. Tak ją obejmował! Luciu, moja najdroższa, przyczytowa, orzechowa. Chociaż wszystko idzie mi jak po niecheblowanej desce, nie tracę nadziei. Zobaczysz, jeszcze kiedyś wszystko zmieni się nam pięknie politurowano w przyszłość. Wierzę, Ignacy. Panowie, za dużo sazy zebrało się w kominie moralności. To grozi pożarem, panowie. Proponuję zatem doraźnie zakazać, aby w parkach miejskich parki zajmowały łaski. Usunąć wszystkie altanki, usunąć krzaki i spowiki. Panny do lat 25 nie powinny wychodzić na spacer bez mamy. Brawo! Pobierajmy tylko związki małżeńskie oparte na zdrowych podstawach finansowych. Zdrowiem, panowie! Panowie, poddaję pod głosowanie wniosek pana referenta. Panowie, tylko miłość uszlachetnia jest najsilniejszym motorem. Bujda, panie! Z motoryzacją pan wyjeżdżasz, tak? Bujda, panowie! Zaraz. Więc kto głosuje za wnioskiem pana Wyciora, niech stanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Protestuję! Ja jestem za miłością! Zamykam dzisiejsze posiedzenie. Nad brzegiem kraju nic będzie razem, żyli w nim jak w raju, jak w raju, a w domeczku
naszym będą widły jasiminy i będą pachniały, i będą pachniały dla mojej dziewczyny. I będą pachniały, i będą pachniały dla mojej dziewczyny. Po podwórku latać będą, słychać mi gęście. I nam takać będą, i nam grzebać będą, daj wam Boże szczęście. Tak, 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 daj wam Boże szczęście. I będziemy w tym domeczku szczęśliwi, weseli. I nas żadna siła, nie nas żadna siła nigdy nie rozdzieli. Nigdy nie rozdzieli. Już ja, panie, temu Wiórkowi wybiję miłość z głowy do mojej córki. Liczę na brawę stolarski. Kochany dzięciu, buzi. Dzięciu. Tylko, czy pani majstrowa? To pani majstrowa, to. Głową domu. Ja? Ja! A to co takiego? Wałkoniu, tam robota w warsztacie stoi, a ty mi tu dziewczynę wałamucisz? Tak. Panie majstrze. Ja ci tę miłość razem z zębami wybiję. Masz do roboty. Panie majstrze, my się kochamy i chcemy się pobrać. Co takiego? Tak. Ja od zdjęcia żądam forsy, nie miłości, rozumiesz? To na z miłości będzie żył? Masz do roboty! Dobrze. Jeżeli tak. Milczeć! I masz stąd! Co tu się dzieje? Naturalnie. Pan majster znowu zalany. To ja? A wczoraj mnie trochę zlało, ale to przez chwilę. Znowu cię schylałeś. Bo widzisz, Duszko, obiecałem wyciorowi naszą córkę. Co takiego? A, słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Beze mnie, co? A kto tutaj jest głową? Ty. A kto tutaj ma głos? Ja nie mam. Ja tylko powiedziałam swoje zdanie, no. Zdanie możesz sobie mieć, ale tam, o, tam się może rządzić. O. Co to jest dopiero na cukiernia czy warsztat stolarski? Kazała mi dziś nie przebierać. Co? Pani majstrowa? Tak. Co tu rozkazuje? No przecież pan sam widz to, nie? Tak? Zabieraj się stąd! Już u mnie nie pracujesz i w ogóle mam cię dość. Już się nawet spakowałem. A w ogóle gwizdzie na taką bajcowaną posadę. A, tak! Czeripet, wiesz ma na pismę i ja sam mówię stąd. Wielka rzecz, mogę czemu nie? No to szybko wąt. Minie rok, minie dwa, pożałuje pan swoich własnych słów. Ale cóż, jak pan chce, no to idę już, panie majster, bądź pan tu. I pamiętaj, że od dziś już nie wolno ci tu przyjść, bo dla ciebie u mnie w domu nie ma miejsca już od dziś. Panie majster, nie krzycz pan. Krzyjcie na świecie mi, co dość, nie krzycz pan. Pójdę, poszukam, znajdę coś, nie krzycz pan. Świecie przeważnie bywa tak, raz minuje się, raz złotuje się, nagle zdarza się jakiś krzyk. Los odwraca się, słyn pogarza się i wszystkiego ma w dół. Tylko nie mów. Spokojnie, panie majster, bo w panu lakier z wirtusowy wybuchnie. Weź stąd! Ignaś! Odchodzisz? Tak. Tak, muszę. Czekaj na mnie. Wrócę tu do siebie. Będę czekała. Cheers.
Czy to kariera dla mnie w takiej prowincjonalnej dziurze? No i dla kogo tu kreować wytworną garderobę? Klientela same rzeźniki i handlarze bydła. Człowiek stworzony do wytwornego świata. Bo mąż, five o'clock, sherry brandy. Ale cóż mu się rani, Kasia i tak tego nie zrozumie. Panie pojdzie, niech pan zje, bo zupa wystygnie. Co tam zupa, nawet rakowa i tak mnie nie pocieszy. Rozgoryczony jestem. W świecie wielkie wydarzenia, koronacja, małżeństwa fotomorganatyczne. A ty sieć człowieku w kocikubkach i sidla kołocy. No, o rany, zielasko jej. Ciągle wszystko pod ręką, no. Ech, jak to nakryte, no. Żeby chociaż jakaś dekoracyjka, no jakaś psikiurka, no coś dla ałoka. Zaraz przyniosę, panie pojdzie. No już, prędzej. Co tam? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No co, garnitur gotowy? Owszem, gotowy. Pisi tam na manekinie, ale musi pan sam przymierzyć, bo ja jestem zajęty. Dobra. No i widzisz, Kasiu, no niby nic, szczegóła botaniczna, a od razu się przyjemniej konsumuje. No. Zobaczysz, Kasiu, niech ja tylko do czegoś dojdę, to od razu ci udzielę swój wysoki protektorat. Zaraz przyniosę cię, syster. Sama zaprawiałam śmietaną, tak jak pan pojdzie lubi. Dobra, podawaj, podawaj, prędko. No co tam? Bonjour, mon petit. Bonjour, czym można służyć panu hrabiemu? Ta pantalona trzeba odprasować. Aha, odprasować. I trzeba zrobić sera, bo się przetarło. Comprenez-vous? Uj, comprenez-vous. Naturalement. Lepiej. Zrobi się na nowo. Pan hrabia będzie trekontant na pewniaka. Au revoir. Au revoir, mon cher ami. Au revoir. To jest człowiek z wielkiego świata, demi-monde. Takim to aż przyjemnie pogadać. Co on za hrabia? Jedną parę portek ma i to dziurawe. Ale arystokrata. Zdaje mi się, że zaciaśnie jakoś, no niewygodnie, no czy co? No. A, no coś pan by mi zrobił, no pan przecież wyglądam jak małpa w cyrku. Tak właśnie powinno być. To jest ostatnia moda. Sam książę Konwali nosi taki garniturek. O, proszę sprawdzić, mą szerami, oto żurnal. No ale panie, przecież to żurnal jest z 1901 roku. Nie moja wina. Szef od tego czasu nowych żurnali nie sprowadza. To kpini jakieś. Gemeister, proszę mi w tej chwili zwrócić zaliczkę. Tylko nie zwrócić. No, no zobacz pan, co ten pański czeladnik zrobił ze mnie. Wyglądam jak pęknięty kartofel w mundurze. Bardzo szanownego pana przepraszam, dwa dni nie byłem w interesie i ten bałwan coś sknocił. Ale może pan szanowny tak ponosi, to się na panu tak rozejdzie. A jak nie, to poprawimy, tak. A no to nie spróbuję. Co to miało być? Symbol, artystyczna metakamfora. Zwariowałeś, durniu, ten coś za ciasne. Tak właśnie ciasno jest w mej duszy, rozgoryczony jest. Zaśmij się na zwykle bałwanie jeden. Panie Podziu, pieczystego pan nie zjadł. Co mi tam pieczyste? Niech majster źle. Do widzenia. Panie Podziu, a ja? Niech pan ze sobą weźmie. Nie teraz. Jak mi się losu ci traci, nie zapomnę i o Kasi. S'il vous plaît. Au revoir. To widzę i drugie kupę zajęte. Będę miał przyjemne vis-a-vis. Pan pozwoli i giełka jest. Bardzo przyjemnie, Wiurek. A pan szanowny dokąd jedzie? Świat, panie. Świat. O, to się dobrze składa, bo ja w tym samym kierunku. Zmuszony byłem na gafę jechać, bo uważa pan... Już rozumiem, niech pan się nie tłumaczy. Nie mieć forsy to żaden styl. Oczywiście, tylko pewne niewygody. Przyznam się panu, że zjadłbym coś. Szkoda, że tu nie ma wagonu restauracyjnego. Nie no, ale jeżeli pan sobie życzy, to mogę służyć... O,
surowym jajeczkiem, pil buple. Dziękuję bardzo. Może pan pozwoli papierosika? Zaraz, ja wiem, czy to jest wagon dla palących. Nie, pewnie tak, proszę, niech pan pali. Owszem, tylko niech mi pan sam sunie w twarz, bo jestem unieruchomiony. Proszę. O, narzeczona? Owszem. Jak się panu podoba? Owszem, nie mogę powiedzieć. Apatyczna. Ale moja też nie ułomek. Zaraz się moją wydostanę. Ojej. Znajoma twarz. Możliwe. Proszę bilety do kontroli. A panowie co tu robią? Proszę? Przepraszam. Cóż to panowie wysiedli tak nagle? To nie myśmy wysiedli, tylko konduktor nas wysiadł. Mieliśmy jechać dalej. Rozumiem, bo to u nas jest zrozumienie dla turystyki. Rzeczywiście. Żadnego, ale jak widzę, to panowie też bez inteligencji. Nie no, tak mniej więcej. Igiełka, krab jestem. Szydełko. A, Jurek, to lat jestem. Siadajcie, chłopaki. Mam tu jeszcze trochę. W butelce to wypijemy od razu bruderszat. Dobra jest. Może jajeczko, zostało jadu. Fajno, już nieboszczyk Kolumb cenił ten kurzy owoc. Zdrowie fundatora, siup. Masz, Jocha. No co jest? Czemu nie pijesz? No przecież nie, ogonem... Świat diabli wezmą. Ech, rozgoryczony jest. Nie, chłopaki, świat jest piękny. Do las heblował też i ze sztuki i patrzył w niebo inne jaskółki. Tak długo patrzył, aż na myśl padł, że lepiej będzie pofrunąć świat. Krawiec zeszywał dziureczki dziurki, a chciał ubierać królewskie córki. Gdy miał już dosyć dziurek i łat, zebrał malatki i ruszył świat. Przestropił buty, ładne, ładniutkie, aż wypił całą miasteczku budkę. Gdy budki zbrakło ze strachu ślad, rzucił miasteczko i poszedł w świat. Siedem jest gór, siedem rzek, każda złocisty ma cel. A za górami, a za lasami, hej, tam użyje ten rzek. Tam siedem słońc, burzę z nim. Dzień jeden, dwa, siedem dni. W tym siódmym niebie tam czeka ciebie radość, swoboda i śmiech. Ech! Radość, swoboda i śmiech. Granica miasta Warszawy. Warszawy. Chłopaki, Warszawa! Chodź! Gospoda pod fartuszkiem. Pod fartuszkiem. Kiełbasa z kapustą. Nic podobnego, frajerze. Flaki z pulpetami. Czujesz majeranek? Budę czuję. Siadamy, siadamy, chodźcie, stoicie. Buda jest? Jest, proszę pana. No to ja mówiłem, bracie. Nie, organ zapachowy nigdy nie nawala. Przepraszam, a flaki są? To proszę pana. Widzisz? Zaraz. A kiełbasa z kapustą jest? Jest, proszę pana. No to mój kino też jeszcze jak, co? A więc dla panu flaki, kiełbasa z kapustą.
i wódka, tak? Nie, zaraz, zaraz, wolniego. Nie, to dla nas zbyt ordynarne dania. Czy mogę panu służyć? Czy macie szaszłyk z wiedziurek? A może faszerowane ananasy? Nie rozumiem, co takiego? Czy pani ma migrenę? Tego w karcie nie ma, ale dowiem się, może w kuchni. Dobrze, niech pani zobaczy w kuchni. A jeżeli jakieś goście wymagające żądają szaszłyki, ananasy, migrenę? To ty pijajcie, co? Czekaj, no zaraz zobacz. Panowie sobie życzą? A tak, tak, proszę pana. Chcielibyśmy coś zjeść i pić. A forsa jest? O, widzi pan właściwie chwilowo. U mnie jak nie ma forsy, to nie ma jedzenia. Widzisz pan to? Nie no, naturalnie właściwie. No właśnie. Zapraszam, panie gospodarzu. Gdzie tutaj w Warszawie podejmuje się pieniądze wygrane na loterii? Bo ja jestem nie tutaj. Ja w tej chwili zajrzę do książki. No, proszę, proszę bardzo. To szanowny pan wygrał na loterii. Właśnie, wygrałem. No. W tej chwili, proszę pana. Mam pomysł. Pardon? Pozwoli pan sobie pogratulować? Dziękuję bardzo. Tak nas cieszy, że fortuna obdarzyła tak sympatycznego gentlemana. Dziękuję bardzo. Nie przypuszczałem, że warszawiacy są tacy serdeczni, bo ja jestem nie tutaj. O, Warszawa ma gorące serca. Tak nas cieszy ta pańska wygrana, że gotowi jesteśmy ją tu oblać. Jak to, panie? To znaczy wypić z okazji pańskiej wygranej. Pozwoli pan, muszę ranić. Moi koledzy. Morskie Jurek. Bardzo się, bardzo przyjemnie. Bardzo się cieszę. Gratulacja, znacie się. Bo jak to mówią, wygrana naszych przyjaciół jest naszą wygraną. Morskie Sidełko. Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, bo to jak zwyczaj nakazuje, wypijemy. No naturalnie. Jeżeli tutaj jest taki zwyczaj, bo ja jestem nie tutaj. Nie no, szanowny pan, prędko się oswoi. Znaczy, to jest gospodarz. Hej, służba no, proszę. A my tymczasem zestawmy stolicę. Proszę szanownego pana, jest adresik. Dziękuję, ale doprawdy tutaj wszyscy są tacy uprzejmi. No jak? A może szanowny pan się coś napije? Proszę. Może winka? Nie, nie, budy, butle, budy. O, większa, nie. Budka raz większa. Nie, nie, nie tutaj. Pan doprawy tacy laskali, że mi po prostu wzruszenie głosu odbierała. Mój Boże, z taką forsą można byłoby zawojować cały wytworny świat. Wszystkie salony o tym śmiało świadczycie o rynie. I majster już by mi jej nie odmówił. Ludzie, ile to kilonków wódki za te pieniądze można wypić? A taki to co? Włoży forsę do banku i do któregoś dnia przyjdzie kometa. Machnie ogonem, bracie, i tak świat diabli wezmę. Panowie ta nagle posmutnili, a mnie jest tak wesoło, żebym chętnie zaśpiewał. Tylko niestety głosu nie mam. Żona mnie już w domu tak przyzwyczaiła. No to zaśpiewajmy mu starą piosenkę o Edwardzie i Kunego. Dobre, panie klawiarze. Dobre jest, dobre jest. Muzyka, proszę, pani muzyka, proszę pan. Jest to historia pewnego rycerza i młodej hrabianki, którzy pokochali się pierwszą gorącą miłością, jak o tym mówi w pięknych słowach pierwsza strofka. No. Edward i Kunegunda i Edward, Edward i Kunegunda, Kunegunda i Edward. Ale tata się nie zgadza, bo rycerz jest goły jak święty turek. To rycerz na złość staremu wykrada hrabinie i bryka z nią na kąt świat. Tak, jak to opiewa druga strofka. Edward, Kunegunda, Kunegunda i
Edward. Edward i Kunegunda, Kunegunda i Edward. A stary zajem i z dubeltówką i trach porany. I ręka, noga i mózg na ścianie. Cicho, rybki. Jak to w przepięknych słowach opisuje następna strofka. Edward i Kunegunda, Kunegunda i Edward. Ja, panowie, a mnie niedobrze. A komu jest dziś dobrze, proszę pana? Zaraz, zaraz, panie, nie tutaj się jeszcze, tata musi wykitować. No ja na tę chwilę wyjdę, bo ja nie mogę patrzeć na tyle tropą. Ja sam nie tutaj. No to idź pan. Edward i Kunegunda, Kunegunda i Edward. Edward i Kunegunda, Kunegunda i Edward. Idzie panie studenci? O czym? Rany do buzi. Panie, co to zakochane miasto za Warszawa, ja to tak nie wiem, jakoś się cieszę, że ja wygrałem na loterii. Postawili mi wódkę i w ogóle popijała. Niech pan ucałuje ode mnie i powiedz mi pan, że mi się kłania nie tutaj tu. Ta bójko. No to grandaj na Walenka, no. To się stało, no. Miasto tamten wywiał przed rachunkiem. Kto mi teraz za to wszystko zapłaci? Edward i Kunegunda. Nie znam żadnego Edwarda i Kunegundy. Płacisz, a nie to... Baśka, walnę po policji. Nie, panie gospodarze, a po co policja? Panie, ja mam bogatą ciocię w Warszawie. Niech ja skłonam w dziecinnym wieku, jeżeli ona nie to wszystko znam. Nie zapłaci. Nie znam się na żadnych ciociach. Tu mi na miejscu to wszystko odrobicie. Ja was tu nauczę, frajerze. Tylko nie po oczkach. Kotlet wieprzowy z marcheweczką, proszę. A gdzież tu jest ten kotlet? No rzeczywiście. Widocznie zjał mi po drodze. Zaraz go znajdziemy. Oferma. O, jest kotlecik, proszę pana. Dlaczegoż go pan trzyma palcami? No, żebym po raz drugi nie uciekł. Ja już wolę nie ryzykować. Co to za porządki? Gdzie jest gospodarz? Gospodarz tu go... Oj, no, dali go. Pracować, lachudro jedna. Już wy mnie ten rachunek odrobicie porządnie. Dobra. Ja widzę, że wam dawno krew z nosa nie szło. Wąd stąd, łobuzy! Na podwórze, krowy doić! Dosyćmy już szkody narobiliście. Kto mi za to wszystko zapłaci? Ależ mówiłem panu, że ciocia, moja ciocia ma w Warszawie karuzelę. Zawsze ruch pełno gości się kręci. Ja jestem biedna wdowa i sama muszę sobie pomóc. Wiesz, co cały interes bankuje. To jest właśnie interes moich cioci. Co widzi? Może za mały? Chciałbym taką beczkę wody. Ale ruchu nie ma w świecie. Całuję rączki cioci. Będę. A co to robi? No, przyjechałem specjalnie do Warszawy z przyjaciółmi, ażeby słodkie ciocinę rączki całować. Tak! A tak, właśnie tak, proszę szanownej pani. No, co za jedni? Szydełko jestem, proszę cioci. Ja dla pana żadna ciocia.
Przepraszam za pardon, ale ciocie moich przyjaciół są moimi ciociami. Nie jest wam na głowy, ani grosza nie będę. Ale ciociu kochana, no ale kto mówi o forcie? Myśmy tylko przez uczuciowość rodzinną do cioci przyszli. Ładna z was komisjonka, trójka hulpajska. Faktycznie, można powiedzieć, trójka z nas dobrała. No, ale jak weźcie się w gościnę do mnie wybrali, to nie w porę. Akurat Paryżę mi nawaliła, no. Rzeczywiście, to nie chcecie do młotek, ja to zaraz poprawię, ja się znam na robocie. Tak, no to teraz, no. Przepraszam, pani Wyszuno, nie ma dla mnie listu. Nie, nie mam. Mój tatuś, pan majster, przesyła świadki i pozdrowienia. Pan Wycior zaprosił nas wszystkich na wycieczkę do Warszawy. No, tam ugości nas pewnie po królewsku. Ach, mówię ci, po uszy w ludce zakochany. Owszem, wycieczka do Warszawy to nie lada okazja. Prawda? Prawda? Ale to nie racja, żeby mi się miała zgodzić na Wyciora. No, co do tego, to jeszcze zobaczymy. Będziem forciaki inkasetować. Reszty. Interes w ruchu. Teraz trzeba tylko, żeby był ruch w interesie. Będzie ruch, nie bójcie. Ale, ale! Za jeden tydzień proszę abstrakcja stołeczna dla wytwornego highlightu. Proszę popatrzeć, za jedne 10 groszy pierwsza runda się rozpoczyna. Proszę państwa, wesoło, pokręcić się można. Popatrz, to moja ludzka, widzisz? A ten grubo to wdowiec bogaty, chce się z nią ożenić. Za to Karuzę, Cicho! Pan Belecka! Ty może na tej kręciące kreskę się pojawić. Widzielka muszę zrobić. Widzielka! Widzielka! Proszę państwa, proszę! Panie Wycior, pokaż pan, co pan umie. O, czemu nie? Ale pan proszę, dla przykładu, panie, to czego nie zna? Pan szanowny z nadwagą, no to może do panienki. Ostrożność nie zaszkodzi, proszę. Proszę bardzo. Lucio! Ojciec szczerze mi została żoną Wyciora, ale nigdy się na to nie zgodzi. Ignacy, będę czekała na ciebie. Czekaj na mnie, wrócę na pewno. Mocno, mocno! Ty mi jeszcze pokażę, co ja potrafię. Zobaczysz. Mocno, chłopaki, mocno! Jak ci ludzie dziwnie chodzą. To niby tak na bok śledzie, bo królowa jedzie. Na środku szosy się nie stoi. Ale nie ma takiego prawa, żeby pieszych obywateli najeżdżać motoryzacją. Ta kobieta. Gdybym ja tak wygrał na loterii jak ten nietutejszy, to bym ja już wiedział, jak tę Wenus zdobyć. Gdybym ja tak wygrał... Szkoda gadać. No, chłopaki, kłaść się i chrapać.
Gielka. Gielka. Miałem nadzwyczajny sen. Śniły mi się pieniądze. Strasznie dużo pieniędzy. I numer. Zaraz. Jaki to był numer? Oj, zupełnie mi z głowy wyleciał. Nie się też śnił numer, ale ja go zapisałem. Chodź, to ci go pokażę. O, tu właśnie. Ojej, gdzie ten numer? Ojej. To ten sam numer. No, chłopaki, miałem zabawny sen. No. 1,66. Ten sam numer i nam się śni. A ty, chodzi na ten numer wygrany milion. Ale Jacy, no nie możemy wygrać, bo nie mamy losu przecież. Ja zupełnie o tym zapomniałem. No, wiecie, musimy odnaleźć ten numer. Racja, nie ma czasu do stracenia, już. No. Czy macie państwo numer losu 3166? Niestety, takiego numeru nie mamy. Moje uszanowanie, piękni pani. Czy państwo mają numer losu 3166? Niestety, nie mamy. Paniusiu, muszę mieć numer 3166. 3166. Owszem, mamy. Panowie życzą sobie cały los? Naturalement, jaże. Tylko widzi pani, rozchodzi się o to, że chwilowo gotówki nie posiadamy. Ale jutro jak odbierzemy milion, natychmiast się zapłaci. Słowo honoru dajemy. Ureguluje się co do grosza. Niestety, losów na kredyt nie wydajemy. Proszę pani, a ile kosztuje cały los? 160 zł. Oj, 160 zł. Witości godne osoby. Widzicie tu przed sobą trzy małoletnie ofiary losu. Wyznaczenie nasze jest wielka wina za pewnym murowanym numerem, który ściśnił się każdemu jednemu z nas. Ale niestety brak na bronie będzie razem z nami odlewała głównej wygrany. A za forsę będzie piosenka z fasonem. Majster, zaczynaj. Ty. Taki ten, nie może zdarzyć mnie, tylko mnie, mam agnię, przepostaną ona też. Kocha mnie, lecz na chwili daje, nie znam i adres, nie znam też i dlatego szukam, wołam, co ci chcesz. Gdzie tutaj nie weszła, mam na Anię weszła, taka miłka, tak nieładna, jak ją widzi. Od tylu dni szukam, po wszystkich dni szukam, lepiej nie mogę znaleźć, choć tak bardzo chcę. Chociaż cały dzień pokażam wciąż te same słowa. Ile kamieni, ile ulic, ile bram. Gdy tutaj nie Eszka, panna, a nie Eszka, taka imiejsza, najmniejsza, jaką znam. Gdybym ją wreszcie ujrzał, byłby cud, byłby raj. Ach, jak Agnieszko, luba, znać jakiś dań. Tak mi smutno bez ciebie przyjdź, nareszcie, luba, przyjdź, bo bez ciebie już nie mogę dłużej żyć. Czy tutaj nie Eszka, panna Agnieszka, taka milka, takie oczka ma jak ją i. O tylu dni szukam, do wszystkich dni szukam, lecz jej nie mogę znaleźć, choć tak bardzo chcę. Przez cały dzień powtarzam wciąż te same słowa, ile kamienic, ile ulic, ile bram. Gdzie tutaj nie Eśka, panna Agnieszka, ta najmilejsza, najcudniejsza, jaką znam. Za mało. Żeby zebrać 160 zł, trzeba by cały świat obejść. Do jutra nie zdążymy. Jedyna nadzieja to moja ciocia, Fruzeli. Możebne. Ciociu, kochana, przecież to jest złoty interes. No. Za te parę złotych ciocia jutro zagarnie ćwierć miliona. Właśnie, no. o tych paru złotych przecież zależy całe moje szczęście i moje życie, ciociuni. No bądźże ciocia ludzką osobą. Skleroza to straszna choroba. Idźcie wy nocy mordę na zbite ulicę. Myślicie, że w frajerce znaleźliście? Mało miałam przez was. Pewnie mi koncesję odbierą. Zanim ja załogu, żeby policję zawołam. Nie,
ale jak ciocia tak grzecznie prosi, to idziemy. No, no to chodźmy, to... Przepraszam. No chodź. No, i co dalej? Niemca. Chłopaki, patrzcie! Porta! Fachcisty! Palec losu dynda nad nami! Z nieba nam spadł! Nie z nieba, tylko z czyjejś kieszeni. Ktoś zgubił i trzeba będzie oddać. Nie, no wiadomo, że się odda. Ale tymczasem możemy sobie pożyczyć. No nie? Na razie kupi się los, a jutro oddamy z miliona. No chyba, że tak. Przepraszam, panie starszy, miejsce dla milionera. Panie, pan taki milioner jak i ja. To duża różnica, jaka, panie. Jaka, jaka? Panie, nam się numer śnią, rozumiesz pan? Mnie się 20 lat śnią różne numery, jeszcze ani razu nie wygrałem. Ja zatrącam za wracę. Proszę pani, prędzej, jest gotówka, poproszę o nasz los. A jaki to był numer? 3166. 3166, przed chwilą sprzedałem. Porcję wody! Zabiła pani wody. Człowieka! Proszę panią, pomyłka, prosiłem o numer z sumą! Czy 15, pani miał liczyć, nie 16! 3166, rzeczywiście o miliony! 3166! Nasz los, kupujemy ten los! Zaraz, proszę gotówka! 3166! Własnym oczom nie wierzę. Działka, uszczepaj mnie. A teraz wierzysz? Wierzę. Milion nasz, la, 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 la. Proszę, 600 tysięcy gotówką, reszta czekiem na PKO. Życzę szczęścia. Ja wolę gotówki, ja nie lubię czekać. Ja proszę o ciebie. Proszę, a to dla ciebie. Jak to, to ja tyle forsy mam własnoręcznie dźwigać? Wiesz, jak ci dają. Gotowo. No jeszcze. No jeszcze raz. Czytała pani w gazetach? Przysięgiem się numer i fakt. Wygrali na niego milion. Młoda pana. Ale ja sobie nawaliłam, moja pani. Nie wierzyłam, nie chciałam dać tych paru złotych. A oni chcieli z dobrego serca, moja pani. Co to? Chciałem się już. Chociaż nas ciotka na zbity łeb wylała, ale znaj na się dobre serce. Oto upominki od siostrzyńca. Proszę sukienka, proszę widełko, proszę czekoladki, proszę. Cioci, portfelika tego klienta. Znaleźliśmy tu obok skarżeni. Do zwrotu, już tam nie potrzeba. Więcej nas bił po oczkach. Nie. To panowie wygrali milion? Siur, automatyczny milioner jestem. Maśka, dawaj wszystko, co najlepsze. Słowo wróci, 12 miesięcy. Orkiestra, zaliwaniać marsz klawiaturów dla szanownych milionerów. Proszę, pan się zobaczył. Tam osobiście będę pan... Tam nie dam rady. Właściwie mówiąc, to ja się zupełnie na tym nie znam. Panie,
sta pan to panie Klapelmeister, to za smutne. Coś wesołego, no. Utniemy sobie poleczkę, sikoreczko, co? Nie może nagrywać swoich gości. Ty goźnie zając, nie ucieknie. A zatańczyć z milionerem żabka okazja. Gaz, dawaj, pan. Maleńka, wstąp do gospody i dowiedz się, czy nie mają gdzie w pobliżu jakiego mechanika. No dobrze, spróbuję. Proszę pana, czy pan nie wie, gdzie tutaj mieszka jakiś mechanik? Mechanik. Madame Spilbuchle enchanté, grand plaisir. To go ten człowiek chciał ze mnie. Ale proszę pani, ten pan tak z radości, bo właśnie dzisiaj wygrał milion na loterii. No. Plim, plim, plim. Milion. To bardzo interesujące. Zdaje mi się, żeśmy się już gdzieś widzieli. Właśnie, właśnie. Mieliśmy już przyjemność. Może pani pozwoli do naszego stolika na skromne déjeuner. Niestety nie będę mogła. Mój kuzyn został w samochodzie, coś się tam popsuło. Nie, no to co, to zaraz naprawi. Cena nie gra roli, prawda? Czy mogę z panią avec vous, n'est-ce pas? Bezkrot. Sans souci. Nie potrzeba, mój człowieku, już sam naprawiłem. Pardon? O dziś nie jestem człowiekiem. Jak to? Ryszardzie, ten pan wygrał milion. Milion? Mm-hmm. No, naturalnie. Człowiek, który wygrywa milion, przestaje być człowiekiem. Automatycznie staje się dżentelmenem. Pan pozwoli przedstawić się. Farfacki jestem. Igiełka jestem, automatyczny milion. Bardzo przyjemnie. Właściwie to ja ten milion wygrałem dzięki pani. O. Wygrałem na numer pani auta. Ależ to oburzające. Chciałeś powiedzieć zachwycające? A, rzeczywiście zachwycające. A może się pan zabierze z nami do Warszawy? Ach, z przyjemnością, avec plaisir. Tym bardziej, że nie zdążyłem jeszcze kupić własnego jachtu. A, właśnie, własnego jachtu, własnego jachtu. Bardzo prosimy, naprawdę bardzo prosimy. Będzie nam bardzo przyjemnie. Cała przyjemność po mojej stronie. Momencik, tylko pożegnam kolegów. Czekamy. Myślę, że powinniśmy się zaopiekować tym milionerem. Jak ja myślisz? Ja też tak myślę. No gdzie igiełka, no? To jest. Koledzy, jadę zdobywać grę mą. Zepnął już tam jedną nogą. Ale wdepniesz obydwiema. Idzie to chłopcy? No. Tak mi markotno, że się już rozstajemy. Prawda, prawda, tak pasowaliśmy do siebie jak deska do deseczki, co? Jak kopyto do buta. Jak nitka do igieł. Czekajcie, wiecie co? No. Przyrzeknijmy sobie, że za rok spotkamy się tu w tym samym miejscu. Dobra, chyba żeby kometa. Przyjadę własnym Rolls-Royce. Panie gospodarzu, płacę 100 zł z góry na ucztę w przyszłym roku. O. Ja też stubę. Proszę. I ja. Proszę, to 300. Proszę. Chłopaki, zdrowie trójki hultaj. Pyk! No, bywajcie chłopcy. Bywaj zdrów. Pamiętaj, za rok. Murowane. Saususi. Czemu nic nie iść? A ty? Faktycznie.
Romualda odebrał profil. Ręka mi zdrętwiała, nos mnie stęci, nawet podrapać się nie mogę. Panie paleta, czy długo jeszcze będę cierpiał dla sztuki? Jeszcze chwileczkę, mistrzu. Tylko poprawię organ powolnienia. Tylnym subtelnością. Aha, nos to moja specjalność, poncher Andy. Zaiste wspaniały. No. Pan hrabia Delamoulin. Delamoulin? Panie sekretarzu. Delamoulin. O, to znakomity lud. Prosi. Panie paleta, musimy teraz przerwać uwiecznianie mojej aparycji. Może pan tymczasem bas grać beze mnie. Zabrać. Dzień dobry. Bonjour dla pana hrabiego. Przychodzę z polecenia pana Farfackiego. Ach, jestem enchanté polecenie mojego przyjaciela. Czemu można być pan hrabiemu? On jest bez gotówki. Oczekuję spadku, a dopiero z końcem roku. To drobiazg. Pieniądz u mnie nie gra roli. Lubię uwierać arystokrat. Proszę bardzo, może od razu trzy, a we plezir. Pan jest czarujący. Un moment. Pójdę się tylko skupić. Pardon? Jara! Nie wiem. Panie hrabio, please. Zaczynamy? Są zbliżenia 45. 45. Szerokość geograficzna 32. 32. Obrót. Jara. Prawa pierś 38. 38. Lewa pierś 37. 37. Piarączką rusza? Owszem, przy kartach. Łopatka 74. Ujście dla H2O. Czy pan hrabia tańczy? Tak, tańczy. Kant usztywniony. Skasować wypukłość lewego biodra. No, gotowe. No, na dziś to już będzie dosyć. O następnej przymiarce sekretariat zawiadomił szanownego pana hrabiego. Jestem zachwycony pańskim instytutem. Au revoir, cher maître. Au revoir. Pardon. A? Złota papierośnica. No to co? Każdemu klientowi dajemy na pamiątkę. Dziękuję. Proszę bardzo, polecamy się łaskawej pamięci. Ale z wszystkich przyjaciół panu przyjdzie. Czekamy, co? Czekamy. Co? Dlaczego tylko trzy nakrycia? Bo Ludka chce spędzić imieniny w gronie rodzinnym. Gości przecież się. Ale będą, ja zaprosiłem. Kogo? Wyciora z dziećmi. Co takiego? To ty mi tę całą ochronkę tutaj na głowę chcesz prowadzić. Obejdzie się. Ale jakże, przecież wycior ma się dzisiaj oświadczyć o rękę naszej Ludki. Nic z tego nie będzie. Ale będzie. Nie będzie, zobaczysz. Świadki trzymać w prawej ręce i przed sobą. Dobra. Dzieci sztywno. Dobra. Przy wyjściu mamusie pocalować w ręce. Wolałbym córeczkę. To nie jest fason. Dlaczego? Wiersz czytać odważnie i śmiało. Dobra. Tadziu, tu jest wierszyk. Pilnuj ojca. Dobra. Moje uszanowanie. Moje no trzymaj rzesz równo. No, dzieci. Dzieci. Biurka. Biurka, wędrówka dzieci. Tak, dawaj kapelusz. Dzieci, uważajcie, żebyście ze stołów nic nie łapali łapami. Noszą, żebyście paluchami nie obcierali. Zrozumiano? Zrozumiano. Odlicz. Raz, trzy, cztery, sześć. Dobra, zgoda, buduje. No, a teraz idziemy. Za mną, marsz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. A, witam, drogi gości. Prosimy. Palna Ludzka. Dziękuję bardzo. A, pani. W dniu pani imienia składamy życzenia. Dziękuję. Wiele szczęścia, wesołości i radości. Dziękuję. Proszę panie, a tatuś to jeszcze ładniejszy wierszyk u mnie. Tak? Dwa tygodnie się uczył. Z dzieciami to zawsze tak, zawsze wypaplają wszystko wcześniej jak potrzeba. Ale panie wycior, wal pan bez krępacji, prosto z mostu. No. Panno Ludzko,
Uwielbiając twoje wdzięki, dopraszam się twojej ręki. Droga, zacna panno ludzko, polub ze mnie, choć malutko. Panie majster, tam jakiś ważny klient przyjechał. Bardzo proszę, szanowny panie, jestem do usług. A jakie to mają być pokoje? No, zwyczajne, prawda? Sypialny, jadalny, dwa gabinety, no i dziecinny. Bardzo proszę, służę, jestem do usług pańskich, szanowny panie. Mam najświeższe modele, tak? Proszę bardzo. Tandeczna robota, widzę. Skądże, szanowny panie, na zamówienie będą solidne pod gwarancją. Ale i tak powiedział pan, że nie ma pan dla mnie czasu, więc wolę iść gdzie indziej, prawda? Broń Boże, szanowny panie, bardzo proszę, jestem do usług, w tej chwili nie mam nic. Nie lubiając twoje dźwięki, dopraszam się twojej ręki, panno ludzkie. Przepraszam szanownego pana, że się wtajemniczam. Kim to wielmożny pan się zamierza żenić? Bo ja tu znam wszystkich, więc mnie to ciekawi. No. Nie wiem, prawda. Dopiero tutaj przyjechałem, więc właśnie szukam sobie żony. Ach, tak. Tak, tak, właśnie. Proszę, ma pan tutaj 500 złotych za datku. Bardzo dziękuję szanownemu panu. A pokwitowanie w tej chwili będzie, bo to wszelkie rachunki, proszę szanownego pana, prowadzi moja córeczka, która teraz jest przy gościach. Zaraz ją tu sprowadzę. Aha, no, może by nie przeszkadzać, bo to może prawda jakaś uroczystość rodzinna, może zaręczyny, narzeczone. Skądże znowu, proszę wielmożnego pana, moja córka jest wolna. Wolna? Ach, tak, no, a mówiono mi, że ma pan zamiar wydać ją za jakiegoś kominiarza, wdowca. Nie, to plotki rozpuszczają po mieście, plotki. Moja córka jest przy gościach, którzy przyszli z powodu tego, że właśnie dzisiaj są jej imieniny. Zaraz ją tu sprowadzę. Panie Stolarski, no to pana nie ma, panna Lucia uciekła, kolacji nie widać. Nie, panie, nie mam czasu teraz, rozumie pan. Dzieci głodne? Słuchno, kochana, musisz iść zaraz do warsztatu. Trzeba wypisać zamówienie. Mam bardzo bogatego klienta. No, panie Stolarski. Nie wiem, nie mam czasu, ważny klient czeka, rozumie pan. Córeczka zaraz będzie tutaj. A ja tymczasem szanownemu panu pokażę wzory. Ach, co za banda! Jezus Maria, moje konfitury! Panie Wykor, a mógłby pan lepiej swoich kłopotów zrezygnować? Aha, Felek! Felek, to twoja sprawa! Chodź o tu, Felek! Felek, chodź o tu! Bardzo szanownego pana przepraszam za ten hałas, ale to dzieciaki z sąsiadów powłaziły mnie tam przez okno. Przepraszam wielmożnego pana na chwileczkę, ale ja ich tam zaraz uspokoję. Co byście powariowali, czy co? Klienta mi wystraszycie. Gości ci się zachciało. O, masz swoich gości. Wszystkie konfitury mi ta banda zeżarła. Zostaw to. Wielkimi rzeczy, to zapłacę, no i już. Pieniędzmi mnie pan tu nie zaimponujesz, panie. Dalej, ja za co? Panie Stolarski! Heluś, Franuś, chodźcie, idziemy! Idziemy z tego domu! Idziemy. Wszystkie wyciorki zbieracie! Będziemy w tym domu szczęśliwi i weseli. I nas żadna siła, i nas żadna siła nigdy nie rozdzieli. I nas żadna siła, i nas żadna siła nigdy nie roz... Przepraszam, czy nie było tu jeszcze kogoś? Nie. Stawało mi się. Mam tu przyjąć zamówienia, słucham pana. Pozwoli pani przedtem, że złożę życzenia z okazji imieniny. Dziękuję, a skąd pan wie? O, ja dobrze pamiętam, kiedy są imieniny Ludwiki. Pański głos? Nie ma nikogoś tak bardzo mi drogiego i bliskiego. A czy pamięta go pani? O tak, nigdy o nim nie zapomnę. Ludzka! Ignaś! No jak? Zamówienie jest wypisane? Jeszcze nie, zaraz.
śliczna dziewczyna, co? Panie, a jaki to charakter! Oszczędna, gospodarna, dobra! Panie, to złote dziecko! Ten, który ją poślubi, wygra główny los na loterii. Tak, a posag ma? Nie. Nie? Ale pieniądz nie jest czysty. No, mówiono mi jeszcze, że kocha podobno jakiegoś tam cielednika. To tego Ignata? Łobuza? Tylko nie łobuza, panie majstrze. Niech się pan liczy za słowami. O. Ignat? Ja! Pamięta pan, panie majstrze? Raz biduje się, raz głoduje się, nagle zdarza się jakiś cud. No to wraca się człowiek, wzbogaca się i wszystkiego ma brud. Czy aby te 500 złotych nie fałszywe? Wybuduję ci domeczek nad brzegiem ruszaju i będziemy razem żyli w nim jak w raju. I będziemy w tym domeczku szczęśliwi i weseli. I nas żadna śladzi, nas żadna śladzi. Nie przypuszczałem, panie poczciwiec, że mnie Stolarski tak sromotnie wykiwa. Pan był zbyt pewny siebie, panie Wycior. Pieniądz nie jest wszystkim. Tak, a Wiórek, panie, Wiórek jakby nie miał forsy, to co, dostałby ludzkę? Aha! Tak, owszem, tak. Ale ona go kocha. Panie, grunt to miłość. Miłość. A to? Co? A to, jakaś pani przyjechała z Warszawy. Zaraz idę! Dobra. Do widzenia, Manu! Brawa, Stolia! Kocha! Tato, ten przyjdzie? Niedługo! Nie wita się! Jakie to zaniedbane! Jakie to umorusane! A, piękne moje prosiaki! Chodź! Będę nas umyć wszystkie! Od razu widać, że tu kobiecy ręki było brak. No jedzcie, dzieci, jedzcie, no. Wojtuś. A pani w jakiej sprawie? Nie poznaje mnie pan, panie Wycior drogi. Nie. Specjalnie z Warszawy musiałam przyjechać. Dlaczego? Skargę pan na mnie w komisariacie złożył. Karuzel mnie zamknęła. Takie posądzenie. Myślałam, że się ze wstydu z panem. Nie, bo na tej piekielnej kręciące to mi... Wszystkie pieniądze zginęły, niech ją piorun spali. Nie zginęli, kochany panie Wycior, ale są. Co? Portfel znalazł się, podobnie w krzakach był. Prosty, wszystko jest. Co do grosza. Co widzi pan? Ale ile ja forsy straciłam bez to, że Jenteres stał. A tu akurat nie święta. Kto mnie tę stratę uskuteczni? Pieniądz nie jest wszystkim, moja panisiu. Jak tu ładnie, jak tu posprzątane, czysto. Tylko prawdziwa miłość. Pieniądz nic nie znaczy. Cóż to znaczy? Skargi nie cofnę. Dlaczego? Nie zabiorą karuzelę. Dlaczego? Bo bym chciał, żeby pani tutaj z nami została. No ludzie kochana. Pani wdowa, ja wdowie, no to tak. No ludzie prawie. Kto by to pomyślał, że mnie to takie szczęście spotka? Dzieciaki, prędko mamusia w rękę całować. Prędko podchodzi takie. Prędko, moje córko. Czy wybrałeś dla Ines te kolie? Zrobiłeś niespodziankę. Nie tak mocno. Wybrałem dwie kolie i sznur pereł na dokładkę. Nic tak dobrze nie usposabia kobiety jak klejnoty. A oto rachuneczek. Voilà. Co? Nie, bardzo ci dziękuję. Mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Czy kupiłeś sobie nowy samochód? Nie, właśnie jestem w trakcie wybierania. Ale czy ty wiesz, kto będzie na naszym balu? Kaukaski książę Szaszłyk Kiwi. Książę? Prawdziwy książę? Najprawdziwszy podróży inkognito po całej Europie. Z trudem udało mi się go namówić. Więc ile ty mi zawdzięczasz? O, a czy księżna Safam także będzie? Książę jest kawalerem. No, dejno tę walutę na jubilera i różne wydatki. A ty? Co? Dosyć. Jedna rączka też wystarczy. Wystarczy.
Nareszcie poznam prawdziwego księcia. Czy będę mógł mu podać rękę? Ależ naturalnie. Ja i książę de Pache. Avec un książ. No ależ naturalnie. No bardzo dziękuję. No bądź znów. Ja jeszcze mam bardzo dużo interesu do załatwienia. Pa. Pa, pa. Orewlar. No i co powiesz dobrego, Katerin? Przyniosłam coś dla oka, bo wiem, że pan to lubi. No widzisz, Kasiu, przepowiadałem ci, że przeze dostaniesz dobre miejsce. Jesteś w domu, gdzie sami hrabiowie i książęta bywają. Zadowolona jesteś, co? Sami tam hrabiowie i książęta. Byle pan w Polsce tylko był. Tu nie ma pana Pojdzia. Ja nie pan jestem. To nie kocie kupki. Czy panna Ines już wstała? Stała, proszę ja. To fajnie. Bardzo straciłam się za sobą, ale niestety nie będziemy mogli się dzisiaj, bo moje dzielko. Ale kochamy, panie Apolinary. No Ines. O, przepraszam. Najlepiej w Głowicu sum daje wódka dobro. Rum albo wino i zaraz giną kostki i smutki i żal. Najlepiej upić się w stol, pić cały dzień cały rok. Popijanemu sam nie wiesz czemu zaraz na duszy kilczej. Hej, zaraz na duszy kilczej. Dobrze jest kochać, dobrze pracować, mieć dużo forsy, pecha ochować. Dobrze mieć rozum, wiedzieć jak żyć, choć czasem lepiej głupi nie żyć. Najlepiej w Głowieniu, czym daje wódka dobro. Rum albo wino i zaraz giną troski i smutki i żal. Najlepiej upić się w stół, pić cały dzień albo rok. Popijanemu sam nie wiesz czemu zaraz na duszy kilczej. Weźcie pan żony, bezpłatne, proszę sama. Ja pracę. Papierosów brakło. Co się tam? Papierosów brakło. Papierosów? Nie szkodzi, porta jest. To grom. O! Nie, to rachunek. Masz, czekaj. Kwit brak. Jesteśmy kwita. Porta była, porty nie ma, ale będzie znów. Pan hrabi kopór z Kotnicki, prosi się. Witam panią hrabinę, witam pana hrabię, jaka się cieszę, jak się to nazywa. Pan baron von Schwingeban, prosi. Witam panią baronową, witam pana barona, jakże się cieszę, jakże to ma zaszczyt. Pomóż mi. Zosiu, pardon, pani hrabinko. Pan hrabio baburotu. Dawać ich, chcę coś prosić. No, no jakże? Ale doskonale, zaraz widać sobie ratę. Naprawdę? Niczym się nie różnisz od całego towarzystwa. Witam panią hrabinę, witam pana hrabiego, jakże się cieszę, jakże to ma zaszczyt. Przepraszam, moja. Jakże się cieszę, jakże, co za zaszczyt. Bardzo mi miło, co za zaszczyt. Zaraz przyjeżdża książę. No dobrze, a gdzie Ines, dlaczego zostawiasz ją samą? W tej chwili zobacz. Pardon? Przepraszam. Prawda jaka rozkoszna zabawa, co? Daje mi się, że przeciągasz strunę. Chodźmy przywitać księcia. No dobrze.
Mou preu, a la verdi quinjau trebien caboc ocasien molt en sne. Per tot que robota, si fa canye pia? Pia, xampanske. Служба, шампанське. Шампанське. Ну як же ще ваша ксьонженка мощує в моїм палаці? Фактично розгорячений єстем. Мушу з паном помовити на особності. Ваша książęta boś gada po polsku? Oczywiście. Tylko przy farfatki nie wolno mi. Muszę ciągle jaksa i baksa, ale już mi się to przyszło. Mam do pana małą prośbę. Ależ do ulgi. Pożycz pan 1000 złotych, oddam pod kajerem. No czego pan się dziwi? Ciężko jest wyspać. Jak jutro nie zapłacę komornego, gospodarz wyrzuci mnie na zbity pysk. Ależ wasza... Ale wasza, nasza, panie, bądź pan człowiekiem, pożycz pan 1000 złotych. Dostanę? Ależ naturalnie. Elmo mam. Zaraz przyniosę. Krawał! Partasiu, Partasiu! Co? Nic nie rozumiem, to jest tym księciem. A co się stało? Prosił, żebym mu dał 1000 złotych, bo go z mieszkania wyleję. A, to jest nieporozumienie. Dyplomatyczne nieporozumienie. Wyobraźcie, wiózł bagaż. Cały pociąg z bagażem, który mu zginął. Tymczasem musiał zatelefonować do ministra skarbu po pieniądze. Nie, no to trzeba ratować panującego. Zaraz mu dam pieniądze. Dobra, jeżeli ksiąg, że po pijanemu zwrócił się do igiełki o pożyczkę, a ten kretyn poszedł po pieniądze. Zdaje się, że zrujnujesz doszczętę tego dudka. Moja droga, trzeba korzystać zawsze z każdej okazji. Ostrożnie, no daj słowo. Przepraszam? Pardon. Pardon. Daj nam jej parę tysięcy. Wierzyciele czekają, a brak mi pieniędzy. A gdzie są tamte? Jakie tamte? Te, które ci dałem. Ty mi znowu mnie obrażasz. Ja od rana do nocy myślę o tobie jako rodzony ojciec. Nie, tak dalej być nie może. Wyjeżdżamy z Ines. No to chwała Bogu. Jedźcie. Ode mnie nic już więcej nie wyciągniecie. Jak to? Bo ja już nie mam nic. Jak to? Nie mam. Ty nie masz prawa nie mieć nic. A nie mam. Nie masz nic. Boże, co teraz będzie? Proszę państwa, wszystko będzie uregulowane. Rozgoryczony jest. Proszę jaśnie pana. I dosyć mam tego jaśnie pana. Poldzio jestem, nie żaden jaśnie pan. O! Jakiś człowiek tam do pana, ale nie chcą go wpuścić. Szydełko się nazywa. Szydełko? A kuku! Szydełko, bracie! Szydełka, bracie! No, cieszę się, że ci się tak dobrze powoli. Pałac, bracie, komfort, prac! Dobrze uszyty, co? No tak, fajno. Dzwoniłem do ciebie, żebyś mi pożyczył parę złotych, rozumiesz? Bo tam koleżki czekają, rozumiesz, a tu forsy zbrakło. Spóźniłeś się, bracie. Nie mam już nic. Gotówki nie ma. Farfatki uciekł, a gdzie moja porta? Jak się bawcie? Jak się bawcie? Jak się bawcie? Jak się bawcie? Dawaj swoje! Dawaj pieniądze! Nie martw się, bracie. Porta to jeszcze nie wszystko. Idziemy sobie w świat. Podróż daleką, na koszt nie wiadomo. Będziemy sobie tak szli i szli. Tu nie miejsce dla nas. Masz rację, bracie. Co ty robisz? Nakładam dawną skórę.
Widziełko! Ale fajno leży, co? Szybki piżon. No to kamfora i ulatniamy się, póki nas to nie przyuważy. Ilwu plemeckie? Nie, nie, ten, bracie, ten. Ten, ten, nie. Uważaj, kolejność zagryzki, rozumiesz? Tak, śledzik w Oliwie, potem podasz ten pepsztyk po tatarsku, a potem walisz do kuchni, przynosisz raki z koprem, rozumiesz? A potem walisz po prosiaka, po rusku z kaszą. O, nie, gospodarzu, idą nasze milionery! A, muzyka, waj pan tu, już żywo! Witam, witam, witam! Witam, szanownych panów berów, witam! No czego się pan gapisz, no? Gotówka to rzecz płynna. Była i już jej nie ma. Ale apetycik pozostał zeszłoroczny. O rany. Dawać na grychę. Pana biurka jeszcze nie było? Nie, proszę szanownych panów miliony. Zapomnijmy się. Nie szkodzi. Stary, ale dobrze, żeśmy ten bankiet w zeszłym roku zapłacili. O, jest 300 zł do przepisu. No a na tego trzeciego? Poczekamy. Nie no, ja bym zaczekał, ale mi ciśki marsza grają od wczoraj. No, proszę panowie, będą łaskawe, no, proszę. Proszę, no przepraszam. Do czego się gapisz? Walcie do kuchni, no. Tylko spokojnie. Proszę, proszę, szanowne panowie, będą łaskawe. No ja w takim razie pozakrycie. Przepraszam. O, ciu, tra, la, racie nie ma, racie ma. Siup, bum, cyk, cyk, milion był, milion znikł. Hop, siup, ryn, cyn, cyn, porta, bracie, to tak jak dym. Hop, siup, szkoda słów, była porta, nie ma porty, będzie znów. Rzekł kiedyś, uważasz, to już wyszło z pamięci. Gość nieważny, lecz mówił, nie zapomnę tych słów, że tak zwana fortuna, jak to kółko się kręci, znaczy jest, potem nie ma, potem wraca się znów. Więc jeżeli uważasz, ona taka kulista, jak ten świat, gdzie jest słońce, a po słońcu idzie zmierzch, znaczy po co się martwi? Znaczy rzecz oczywista, że kto dziś jest na dole, jutro wyjdzie na wierzch. Ho! Siu, tra, la, la, razie nie ma i razie ma. Ho! Siu, bum, cyk, milion był i milion znikł. Hop, siup, rybcy, syn, porta, bracie, to tak jak dym. Hop, siup, szkoda, syn, była porta, nie ma porty, będzie znów. A, moje uszanowanie, moje uszanowanie. Koledzy już są. Tak, tak, widzę. Prosiaczek bez pijon. A mój sobie, proszę ciebie, to tak jak indy. Panie gospodarze, niech pan nic nie mówi, że ja tutaj jestem, dobrze? Panna Basinia tęskniła troszkę, co? I bardzo. Ile razy spojrzałam na pustą butelkę zawsze, gdzie wam przypomniał. Panno Basiu. Jaki świst dla panów. To pewnie od Jurka. Od Jurka. Pokaż, pokaż prędzej, no. Drodzy przyjaciele, niestety nie mogę przyjechać. Pieniądze straciłem, a teraz leżę w szpitalu, bo jestem bardzo chory. Wasz Jurek. No i widzisz, coś ty narobił. Całą forcę przepuściłeś, a teraz jak trzeba ratować przyjaciela, to nie masz ani grosza. Faktycznie. A ty? Ty nie przepuściłeś? No kto mówi, że nie? To też sobie w brodę pluje. No, dlaczego panowie nie konsumują? Jedzenie ostygnie. Yeah.
Nic nie ruszę. Sąknąć to. Proszę to zabrać. Te 300 zł pan nam zwróci i zaraz poślemy biurkowi. Tak. Dawaj list. Adres. Lecę na pocztę. Serwus, chłopaki! Jurek! Serwus! Jurek! Jurek! Chciałem was tylko wypróbować, hulcanie. Widzę, że głowy wasze niewiele warte, ale serca macie trudne. Luciu, moja żona. Igielka. Mój mąż opowiadał mi tyle o pana. Me compliment, madame. Pani jest charmant. Idzie, mów po ludzku, po prostu. Pani jest bycia kobieta. Para jak samowara. Całe rączki, pani majstrowej. Rąk. Dziś jeszcze zabieramy was z sobą. Dokąd? Po co? Do nas. Na co? Założysz sobie u mnie pracownię krawiecką. Za co? Ja ci pożyczę, a sobie pożyczę na warsztat szewski. Na co mi warsztat szewski? Bracie, i tak przyjdzie kometa, machnie ogonem i... Cicho, cicho, postanowiłem i tak będzie, no. Cała nasza trójka musi się przecież ustatkować. Nie. Kasia, a ty co tu robisz? Kasiu. Panie Polski. Pan się wzięłaś. Ziania, panoszek, biedny, samotny. Mam trochę oszczędności w PKO i chciałam panu pomóc. Kasiu, nie gniewaj się. Ja... Na służąco? Co? Anipowa. Na cię wezmę, Kasiu. Kasiu. Zepnął. Drugi też. Panno Basiu, raz kozie śmierć. Oświadczam się pannie Basi uroczyście i oficjalnie. Pani... Basiu. No, a kometa? Co tam kometa? Zanim przyjdzie kometa i machnie ogonem, to człowiek się i dzieciaków dotowa.